Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie Paschy? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, panie? On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: czyżbym ja, Rabbi? Odpowiedział mu: tak, ty. Wielki tydzień, Wielka Środa. To już decydujące wydarzenie i słyszymy dzisiaj bardzo przejmujące zdanie: jeden z was mnie wyda. Uczniowie zaczęli pytać: czy to ja, panie? Tak jakby byli niepewni, niepewni tego, czy będą mu wierni. I bardzo porusza mnie inny fragment z Ewangelii, który mówi o tym, że Jezus mówi: wszyscy mnie zdradzicie. Wszyscy mnie zdradzicie, ale ja pójdę przed wami do Galilei. Czyli Jezus o tym wiedział, Jezus to przewidział, ale tak właściwie zobaczcie, że jego serce jest pełne wybaczenia. I chodzi o to, że stawiamy sobie czasami pewne rzeczy, sprawy wyżej niż Bóg. Więc przez to Bóg jest zdradzany i dlatego teraz wchodzimy w te wydarzenie najważniejsze, żeby naprawdę zajaśniał krzyż Chrystusa. Żeby krzyż Chrystusa był wywyższony, a żebyśmy my się uniżyli właśnie pod tym krzyżem. To jest tak bardzo ważne, żeby go właśnie nie zdradzać, ale żeby Bogu dać właśnie pierwszeństwo. Dlatego zobaczcie, że kiedy będziemy patrzyli na krzyż, to nie chodzi o smutek, czy nie chodzi o rozpacz. Oczywiście o smutek też nad swoim grzechem, ale chodzi o kontemplację. Kontemplację miłości ofiarnej. Tego, że On się w zupełności właśnie oddaje. I wierzę, że kiedy przylgniemy do krzyża, kiedy będziemy blisko, to wówczas nie będziemy Go nigdy zdradzać, ale będziemy Mu wierni. Bo najwierniejszy jest ten, który jest przy krzyżu. Najwierniejszy. Błogosławię wam na drogę wierności i dobrego przeżycia Trinu Paschalnego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie z Bogiem.